Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku jemy zupę krewetkową od Vivona. Patrzcie. Czekajcie, no nie może tak być. Nie może tak być. O, ja tu chcę zrobić miniaturkę ładną. Cute. I mamy tutaj zupę krewetkową. Piękna miseczka od mojej ukochanej. Pozdrawiam cię. No jedziemy. Ale ta zupa jest dziwna. Ale naprawdę w samych superlatywach. Dawno nie jadłem czegoś tak tropikalnie dobrego. Tu są wszystkie smaki. Jest kwaśna, słodka, pikantna i... Jakie tam są jeszcze smaki? W palecie smaków. Jakieś tam są. Napisali, że mega ostra. No powiem wam, ma swoją moc. Przerwa. Jednak jest ostra. Jest ostra. Jak nie lubicie ostrości, to lepiej się nie decyduj. Jestem z ciekawości, jaki to ma skład. Okej. Dobra, jemy. Dalej. Dajcie znać. Kiedyś pamiętam, zrobiłem sobie, bardzo to jest niezdrowe i nie róbcie tego, tydzień, że jadłem tydzień, dzień w dzień, trzy takie zupki. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Miałem po prostu fantazję, żeby sobie tylko się tym odżywiać. Pozdrawiam moje jelita. Różne głupoty się robi teraz w życiu. Czegoś takiego nie zrobię. Ale od czasu do czasu lubię sobie taką zupkę zjeść. Chyba moja ulubiona to złoty kurczak po prostu. Albo coś takiego, teriyaki chyba było też. Ja bardzo lubię teriyaki. No dobra, słuchajcie, kończymy zupkę. O, takie cytrusowe bardzo takie aromaty z tego wychodzą. Jest mega. Mega tropikalna. Czuję się, że nie powinienem tego jeść. Że nie jestem jakimś Hawajczykiem albo coś. Wiecie, ja powinienem jeść cebulę smażoną i pierogi, nie? Nie, no żarcik. Okej. Jedziemy. Uf.
Była pyszna. Polecam wam. Kupcie sobie i spróbujcie. Ale wiecie co? To jest taki rodzaj zupy, że albo ją polubicie, albo kosz. Coś tak czuję. Będę z wami szczery. U mnie 10 na 10. Ale to jest jak chyba z miodem gryczanym, albo wiecie, takie są kontrowersyjne smaki. I to jest ten kontrowersyjny smak. Jestem w stanie to zrozumieć. No dobrze, słuchajcie, to już by było na tyle w dzisiejszym odcinku ASMR. Ja się już z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Dawajcie znać, czy jedzie bifony. I cześć!